Po 552 dniach do podstawowego składu Lecha Poznań wrócił serbski pomocnik Dimitrije Imijacz. Piłkarz zagrał od pierwszej minuty w spotkaniu z Ruchem Chorzów. Mecz był trudny dla kolejorza i samego zawodnika, ale Dima jest zadowolony ze swojego występu. Imijacza w 57 minucie zmienił Rafał Murawski. Cieszę się bardzo, że wróciłem po tak długiej przerwie. Prawie przez cały rok nie miałem meczu i cieszę się, że udało mi się wrócić na boisko. Zadowolony byłeś ze swojego występu? Nie wiem, miałeś okazję rozmawiać z trenerem, jak ocenił twoją grę? No zadowolony jestem z mojego występu, bardziej zadowolony jestem, że jestem zdrowy i że po prostu miałem się biegać normalnie. Nie spodziewałem się, że tak będzie wyglądał ten pierwszy mecz, ale moim zdaniem dałem radę. No, najważniejsze, że na końcu wygraliśmy to spotkanie i przed tą przerwą na kadry mamy teraz dobrą atmosferę. No właśnie, ten mecz pokazał, że to drużyna Lecha Poznań, która nie będzie odpuszczała do ostatniej sekundy, bo no, gryźliście trawę, można tak powiedzieć. No właśnie, bo mieliśmy nóż pod gardłem, także po tym meczu pucharowym, gdzie zamknęliśmy jedną drogę do pucharach, zagraliśmy teraz dobry mecz z Ruchiem i cieszę się, że wygraliśmy. Została mi jeszcze jedna droga, walczyć o pierwsze miejsce teraz.